bass. Jest środa. Zapraszamy na Jelenią Kulturę, czyli program kulturalny Kotliny Jeleniogórskiej. To właśnie u nas znajdziecie najświeższe informacje, co się będzie działo, gdzie warto pójść, ale także porozmawiamy o tym, co zrobić w nadchodzące ferie. Natalia Stolp, Biuro Wystaw Artystycznych. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa na małą dawkę kultury w postaci warsztatów i wycieczek w Biurze Wystaw Artystycznych. W najbliższy czwartek w domu braci Hauptmannów w Szklarskiej Porębie odbędzie się spotkanie z pisarką Joanną Marią Chmielewską, która zaprezentuje najnowszą książkę poświęconą Szklarskiej Porębie. Zatytułowała ją Pod wędrownym aniołem. W tym roku nasza cieplicka kolęda w Zdrojowym Teatrze Animacji będzie płynęła w rytmie walca. Zaprezentują się Aleksandra Kubas-Kruk, sopran, Magdalena Kulik, mezzosopran, Tomasz Krzysica, tenor, Quentin Hayes, baryton. Zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji. Fotografie Ewy Andrzejewskiej powstają w określonym momencie i miejscu. Ich precyzyjne usytuowanie w konkretności czasu i przestrzeni wpisuje je w nurt fotografii dokumentalnej, powstałej dla rejestracji rzeczywistości. Tym, co od czystego dokumentalizmu wyróżnia pracę Ewy Andrzejewskiej, jest umiejętność odnalezienia piękna ukrytego pod powłoką zwyczajnej, na pozór banalnej widzialności. Latający fortepian, lewitująca Miss Słowianek Ewelina Muszyńska i wiele innych cudownych zjawisk, w których rzeczywistość miesza się ze snem. Wspaniała muzyka, kolorowa gra świateł, niezapomniane wrażenia. Słowem, wielka magia. To wszystko czeka na Was podczas pokazu Marcina Muszyńskiego, wielkiego magika, który wystąpi w najbliższą sobotę w hotelu Gołębiewski. W poniedziałek rozpoczynają się ferie zimowe. W domach kultury nie ma już miejsc na zimowiska i mogłoby się wydawać, że nie ma co robić w Jeleniej Górze, a to nie jest prawda. Biblioteka przygotowała zajęcia w Bibliotece dla Najmłodszych, a my znajdujemy się w Biurze Wystaw Artystycznych, w którym też będą się działy kulturalne rzeczy nie tylko dla najmłodszych. Zimowe kwiaty i zimowe drzewa to tytuły właśnie spotkań w Biurze Wystaw Artystycznych, a więcej o tym opowie nam pani Natalia Stomp, która jest koordynatorką całej akcji. Pani Natalio, czym są zimowe drzewa i zimowe kwiaty? Zimowe drzewa i zimowe kwiaty to są nasze warsztaty, które proponujemy w BWA dla dzieci i opiekunów. Mamy nadzieję, że dzieci przyprowadzą ze sobą swoich rodziców, taty, mamy, może dziadków, babcie. Chcemy, żeby z jednej strony podczas warsztatu Zimowe Kwiaty dzieciaki rozbudziły naszą Jelenią Górę i na te smutne, czarne, malutkie drzewka, które mamy w centrum miasta, ponakładały zrobione przez siebie sztuczne kwiatki. Będziemy robić kwiaty z bibuły i z różnych elementów, przyczepiać je na drzewa i nam zima zakwitnie, zakwitnie nam Jelenia Góra. Natomiast podczas warsztatów Zimowe Drzewa będziemy podglądać, jak zima tak naprawdę jest niezwykłym artystą i potrafi wspaniale ozdobić sama drzewa szronem, śniegiem. Może nawet ktoś odważy się postawić na swoim miniaturowym drzewie wronę. To ważne są to warsztaty dla dzieci. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam wcześniej, w domach kultury nie ma już miejsc, nie ma miejsc dla dzieci na półkoloniach, a Państwo zapisy zaczynacie dopiero teraz. Dla jakich dzieci, w jakim wieku mogą z tego korzystać? Środy mamy zarezerwowane dla młodszych dzieci. To są dzieci w wieku 4-6 lat, czyli przedszkolaki tak naprawdę, które się niedawno co dopiero wybrały do szkoły również. A piątki mamy zarezerwowane dla dzieci starszych, od 7 do 12-13 lat. W środę właśnie zapraszamy na zimowe drzewa i zimowe kwiaty maluchy o godzinie 11. Natomiast w piątki o godzinie 11 spotykamy się ze starszymi dziećmi. W pierwszym tygodniu ferii będzie to właśnie warsztat, a w drugim wygląda na to, że uda nam się przeprowadzić wycieczkę do Paulinum. I co będziecie w tym Paulinum robić? Ach, miałyśmy wczoraj rekonesans, będziemy zwiedzać sale, które tam są pokazane. Będziemy rozpoznawać drzewa, bo wielką sztuką jest rozpoznać drzewa zimą. Odróżnić na przykład lipę od jesionu, nie każdy to potrafi. Mam nadzieję, że po naszej wycieczce będzie wszystko możliwe. Zobaczymy również stary folwark koło Paulinum. Mam nadzieję, że dowiemy się, jak powstawały parki, jak powstawały tak piękne budowle i czy tylko Paulinum jest jedynym pałacem w Jeleniej Górze, czy być może znajduje się jeszcze jakiś inny. Dlaczego warto wziąć udział w takich warsztatach, takich półkoloniach to chyba za dużo słowa, ale takich warsztatach, dlaczego warto przyprowadzić dziecko?
Oj, generalnie to jest tak, że słyszymy wiele głosów, zwłaszcza z pań z przedszkoli, ze szkół, że rodzice nie wiedzą tak naprawdę ani jak uzdolnione są ich dzieci, ani jak te dzieci zachowują się w innym środowisku niż dom, nie spędzają razem czasu, zazwyczaj nie mają okazji, albo się włącza telewizor, albo idzie się na jakąś wycieczkę gdziekolwiek, nie ogląda się zabytków od strony sztuki, nie stawia się pytań, nie próbuje się na nie znaleźć odpowiedzi. Myślę, że na takich warsztatach właśnie będzie to możliwe. U nas taka akcja warsztatów domowym sposobem trwa już od paru miesięcy. Wszyscy rodzice i wszystkie dzieci, które docierały do nas, są zawsze bardzo zadowolone. Jest dużo zabawy, dużo śmiechu. My się zawsze bawimy, przetykamy te warsztaty różnego rodzaju zabawami, grami. Jest przyjemna, miła atmosfera. A na koniec zawsze się spotykamy, pijemy jakąś ciepłą herbatę, tym razem z kardamonem, bo jest zima. Czyli państwo postawiliście na te spotkania całych rodzin, na to, że nie tylko panie przekazujecie dzieciom pewną wiedzę, ale także wciągacie w to osoby starsze, rodziców, dziadków. Co to daje dzieciom? Bo co daje rodzicom, no to już wiemy, a co daje to dzieciom? Dzieciom bardzo dużo. Dzieci nie wiedzą tak naprawdę często, jak zachowują się ich rodzice, co porabiają takiego. Mogą wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć nawzajem. To jest niezwykle twórczy proces, kiedy rodzice sami muszą dojść do czegoś, nauczyć tego dzieci, odkrywają sami wiedzę i pokazują dzieciakom, że można rozwijać się poprzez zabawę. Dzieciaki zawsze są bardzo szczęśliwe, że rodzice wreszcie zwracają na nie uwagi, że to nie jest tak, że zostawiają je gdzieś przy jakimś innym stole i dzieci muszą sobie rodzić same. Nie, jesteśmy razem, jedną wielką rodziną i przy takim stole się spotykamy. Jeśli myślimy o zabawach plastycznych, to trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce niż biuro wystaw artystycznych. Czyli korzystają dzieci, korzystają rodzice, ale korzystają także państwo, pracownicy biura wystaw artystycznych, bo te całe rodziny do was przychodzą i przy okazji mogą na przykład obejrzeć taką piękną wystawę, która jest na przykład za nami. Tak, jest to wystawa Urszuli Broll i absolutnie zapraszamy na wspaniały pokaz prac całego życia, cały dorobek tutaj mamy Urszuli Broll widoczny na ścianach. U góry są prace starsze, schodzimy na dół, podziwiamy prace najnowsze, które nie były jeszcze nigdy pokazywane, a warto się śpieszyć oglądać Urszulę Broll, ponieważ jest to już pani bardzo wiekowa. Pięknie się wciąż do nas uśmiecha. Można obejrzeć film z Urszulą w roli głównej, który na górze jest pokazywany cały czas. Wydaje mi się, że te prace są niezwykle magiczne, niezwykle ciekawe, wciągają nas w swój świat trochę mistyczny. Urszula interesuje się zawsze przyrodą. Wiele podróżowała w swoim życiu. Czy te prace, które dzieci wykonają, będą mogły zabrać do domu, czy one faktycznie będą tutaj na przykład na Placu Ratuszowym wisieć tak długo, jak to będzie możliwe? Akcja z ozdabianiem drzew jest jednodniowa, natomiast jeżeli chodzi o te prace z miniaturowymi drzewami, będziemy robić takie magiczne kule i myślę, że taką magiczną kulę będzie można postawić potem u siebie w pokoju i przez cały rok podglądać zimę. Nie powiedziałyśmy jeszcze jednej ważnej rzeczy. Od kiedy można się zapisywać i ile to kosztuje? Cały czas. Zapisy trwają cały czas. Warsztaty są w cenie od 5 do 7 zł. Wszystkie informacje można znaleźć u nas na stronie internetowej. Można do nas dzwonić, pisać maile, odwiedzić nas i zapytać. Na koniec już dużo powiedziałyśmy o tym, dlaczego warto, a proszę nam powiedzieć, dlaczego pani się w to zaangażowała? Dlaczego postanowiła pani uczyć najmłodszych i pokazywać im, że ten świat nas otaczający jest po pierwsze piękny, a po drugie bardzo twórczy? Ja po prostu zawsze chciałam uczyć dzieci. Ogromnie mi się to podobało i od najmłodszych lat właściwie byłam pewna, że zostanę kiedyś nauczycielem. Tutaj w BWA mogę to realizować w bardzo piękny sposób, pokazując dzieciom to, co jest piękne, to, co jest dobre, to, co ludzie robią wartościowego, a najbardziej mi się podoba włączanie w to innych ludzi, właśnie dzieci i bardzo chętnie włączanie dorosłych. Dziękuję pani serdecznie. A jeśli państwo przed chwilą jeszcze nie widzieli, co robi z dziećmi w ferie, to już wiemy. Spotykamy się w biurze wystaw artystycznych na dwóch interesujących warsztatach. Zimowe kwiaty i zimowe drzewa, które później zabierzemy do domu.
Rok Ryszarda Angeliki Lidl przedstawia Ryszarda potwora, człowieka wykorzystującego demokrację i słabe punkty, by usprawiedliwić swe zbrodnie. Okrutny grubas, chory na ciele i duszy, prowadzi szokujący monolog na temat ideologii, polityki, hipokryzji i kompleksów, które doprowadzają świat do totalitaryzmu. Ciekawość i rządza władzy Ryszarda od czasów Szekspira nie straciły na aktualności. DKF przygotował specjalne seanse dla dzieci, które ruszają już 1 stycznia. Będzie można obejrzeć Baranka Shona, Hugo i Łowcy Duchów, Sawa, Mały Wielki Bohater czy Bellę i Sebastiana.